Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na wyjątkowy odcinek, naprawdę wyjątkowy, ponieważ udało mi się do niego zwerbować równie wyjątkowego gościa. Dzisiejszy podcast to rozmowa z Miłoszem Brzezińskim. Polskim psychologiem, doradcą w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych oraz autorem kultowych książek, chociażby takich jak głaskologia, biznes, czyli sztuka budowania relacji czy życiologia, czyli o mądrym zarządzaniu czasem. I tę książkę Wam serdecznie polecam, bo ją akurat przeczytałam dwukrotnie. Pan Miłosz zgodził się wziąć udział w odcinku tego podcastu, z czego się niezmiernie cieszę, ponieważ było to moim marzeniem i podczas tej rozmowy poruszyliśmy wiele tematów. Usłyszysz w trakcie m.in. o tym, jak nie podchodzić zbyt idealnie do odchudzania, jak traktować postanowienia noworoczne, żeby tym razem się udały, co robić, żeby skutecznie wprowadzać do swojego życia nawyki oraz jak prosić o wsparcie w trakcie odchudzania. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka dasz mi znać, jak Ci się podobał. Napisz mi w komentarzu, jeżeli udało Ci się wysłuchać go do końca. Stali słuchacze już wiedzą, co się wtedy pisze: a mianowicie jest to hashtag SDK, czyli słucham do końca. Tymczasem nie przedłużam. Pozostaje mi życzyć Wam miłego odbioru. Dzień dobry, Panie Miłoszu. Dzień dobry, Pani. Pani motywatorka. Dobry. <laughs> Bardzo mi miło, że zgodził się pan wziąć udział w moim podcaście. I nie ukrywam, że to było na takiej mojej liście gości, których chcę zaprosić, i pan tam był na pierwszym miejscu. Także udało się od razu o. zdobyć złoty medal. To teraz dziękuję bardzo. To teraz ktoś jest znowu na pierwszym miejscu. To jest dobra wiadomość, bo taka aktualizacja celów bardzo w życiu pomaga. Często jak już się dotrze do tego miejsca, co się chciało, to człowiek z przerażeniem stwierdza, że nie dość, że niewiele się w życiu zmieniło. To teraz właściwie ma jeszcze trudniejsze zadanie, bo musi od początku wymyślać, co by chciał robić. Myślę, że z wieloma elementami w życiu. Tak się właśnie dzieje I, i stwierdza z przerażeniem, że wolał tamtą poprzednią wersję, bo przynajmniej się nie musiał zastanawiać, do czego dąży. A teraz, kurde, znowu trzeba przyświecić. Dlatego czasami jest takie przekleństwo, że się osiągnie, ale cieszę się, że tam, bo tam pewnie były jakieś kolejne miejsca. A może kto kogoś windowało, to, to jest dobra wiadomość, znowu się będzie coś działo. Super, I cieszę się, że możemy odptaszyć dzisiaj, także wszystko pójdzie dalej. Ja również. Dzisiaj jest nasze pierwsze spotkanie i też pierwszy raz się spotkaliśmy mailowo, kiedy napisałam do Pana, czy mhm. zgodzi się Pan wziąć udział w moim podcaście. Ale nie ukrywam, że moje spotkanie z Panem nie jest pierwsze. Pan mnie widzi po raz pierwszy, ale ja Pana nie, ponieważ <grywanie> jakoś w procesie interesowania się tym, o czym byśmy mogli porozmawiać, kogo bym mhm. chciała zaprosić, kiedy. Wpadłam na to, że moim gościem mógłby być pan Miłosz Brzeziński. Przypomniało mi się, że 10 lat temu, jak jeszcze mój mąż był moim chłopakiem i spędzaliśmy czas na oglądaniu po prostu telewizji wieczorami, to uparcie on włączał, nawet nie pamiętam na jakim to było kanale, program Hyper. Tak, to był program o grach. Był taki moment, że telewizja postanowiła zrobić program o grach i ja tam byłem osobą, która... Właściwie robiła dużo, wiele rzeczy, bo byłem też kierownikiem tego programu. To był taki blok codzienny, czterogodzinny, taki eksperyment medialny. I na takim jego, no nie na pierwszym początku, ale na jego drugim początku, byłem tam osobą, która robiła wiele rzeczy. Ze względu na moje zainteresowanie zagospodarowywaniem czasu wolnego w postaci gier, to się dobrze zagospodarowywało, bo jak się gra, to można mieć i znajomych różnych i z nimi pogadać, tam się cały czas coś dzieje. Myślę, że w tamtych czasach, teraz zresztą też, ale w tamtych czasach wiele osób grało. W tych czasach w ogóle to zabawne ciągle, mimo że gry kojarzą się na przykład z mężczyznami, to statysty statystyka jest taka, że więcej kobiet gra w. Gry niż na przykład nastoletnich mężczyzn. Coś się nam jeszcze nie do końca mieści w głowie, ale jednak tak jest. W związku z tym to jest taka rozrywka, która dotyczy każdego. Jest to też przykład takiego zajęcia, którego formuła się wyczerpała, i czasami tak jest, że człowiek się zakochuje w czymś innym w życiu, po prostu zaczyna tym zajmować, i okazuje się, że ta miłość była zasadna. Niemniej, i dobrą wiadomością jest to, że pani się nie zakochała w kim innym w życiu i że pani chłopak jest pani mężem. W związku z tym są takie historie, które zostają z nami najdłużej. No są plusy tej historii, to prawda, to prawda. Ale nie po to się dzisiaj tutaj spotykamy, i nie po to, żeby rozmawiać o grach komputerowych, ale chciałam pana o tym poinformować, że znamy się już od dawna. Dziwna ta znajomość ja pana tak pan mnie nie. A ale jednak gdzieś tam się już spotkaliśmy. A dzisiaj chciałabym Pana troszeczkę podpytać o, o postanowienia noworoczne. Za nami nowy rok. Ja w swoich mediach społecznościowych widzę większy ruch zawsze w styczniu, kiedy ludzie chcą się odchudzać. Mają nowe postanowienia, że tym razem się uda i mają przede wszystkim wobec siebie wielkie oczekiwania. W mojej opinii, w styczniu mamy podejście do odchudzania zbyt idealne i do wszystkich postanowień. I czym w Pana opinii grozi takie zbyt idealne podejście do sprawy? Wiem, że byłoby dramatycznie powiedzieć, że to czymś strasznym grozi, ale w sumie pewnie nie wyginiemy od tego. Nie jest to jakiś do końca głupi pomysł, żeby zaczynać w styczniu, ponieważ mamy badania, które pokazują. W ogóle trzeba powiedzieć tak. Lepiej pracować nad sobą niż nie pracować, czyli w ogóle lepiej mieć jakieś postanowienie, koniecznie noworoczne oczywiście, niż w ogóle uważać, że no bądźmy tam, nie wiem, chwilą, podążajmy za tym, co los przyniesie, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, tak? Czyli takie w ogóle jestem taką w sumie nawet... Nie powiedzielibyśmy meduzą, bo meduza trochę się stara, żeby podpłynąć pod prąd, ale taką pół taką półzdechłą meduzą, taką co ją tak miota i co tam złapie w te swoje parzydełka, to złapie, a reszta jest jej trochę wszystko jedno, bo składa to na karplosu. Więc właściwie to lepiej mieć postanowienia i lepiej pracować nad tym, lepiej się zastanawiać, co ja bym jeszcze chciał. Tu znowu jest pewien balans, bo oczywiście, jak człowiek utknie tylko w swojej uwadze, na myśleniu, czego by jeszcze chciał. To się kończy kataklizmem emocjonalnym, bo nam ciągle czegoś brakuje. Myślimy, że jeszcze byśmy chcieli, jeszcze byśmy chcieli, i w efekcie niczego nie mamy. Praktykowanie wdzięczności jest zasadne, czyli my, z jednej strony, powinniśmy w zdrowym takim odczuciu być zadowoleni, właściwie, żeby być bliżej badań akademickich, wdzięczni. Za część rzeczy, które mamy, czyli że nie jest najgorzej, czyli człowiek się z zimiekiem orientuje, że za coraz prostsze rzeczy jest wdzięczny, że w ogóle sam może wstać z łóżka, że ma większość zębów, a mógłby w sobie nie mieć, więc ta poprzeczka nam się w życiu obniża. Ale jednak, co podobno jest w ogóle jednym z fundamentów szczęścia, żeby mieć odpowiednio nisko poprzeczkę ale z drugiej strony, powinniśmy też być jednak trochę niezadowoleni, czyli trochę się starać, żeby się poprawić. Nie tylko jeśli chodzi o swoje zdrowie, ale także o swoje zachowanie, swoją relację z innymi, to czy powinniśmy pozyskiwać więcej wiedzy, w tym zakresie, który nas interesuje, obchodzi, dotyczy, zarabiamy, inni są odpowiedzialni, czy, czy my jesteśmy za nich odpowiedzialni, czyli na przykład jak jesteśmy lekarzami, to czy powinniśmy się dalej uczyć, czy nie. To tam wszędzie guma powinna być trochę napięta. Pytanie, czy teraz, czy lepiej mieć postanowienia noworoczne, czy ich wcale nie mieć? No lepiej mieć niż nie mieć w związku z tym. Tam dramatu jakiegoś super nie będzie. Ale i tak najlepiej na tym wszystkim wychodzą ci, którzy na nic specjalnie nie czekają. Czyli nie czekają na stycznie, ani na początki tygodnia, ani teraz są moje urodziny, to ja od moich urodzin, urodzin zrobię taką refleksję i teraz uwaga, teraz uwaga idę. Od urodzin tam jakiś czas to działa. No, em, nie działa to na naszą korzyść, choćby z tego powodu, że jeżeli ktoś próbuje wdrażać coś poważnego tylko raz w roku, to tego treningu jakoś tam kurna za dużo nie będzie. A to znaczy, jak ktoś ma 20, 20 lat, to zakładając, że zaczął jak miał 15, to pięć razy spróbował do tej pory. No to pff, próbowanie pięć razy, no tak jak próbować pięć razy pojechać na rowerze? Raczej paganinim roweru od tego nie będziemy. W związku z tym, w tym próbowaniu też trzeba nabrać wprawy. My przez próbowanie w dużej mierze poznajemy siebie. Po pierwsze orientujemy się i to jest być może coś, co wietrzy pani tam... Ten kataklizm, że jak nam nie wyjdzie, to zaczynamy wyciągać szereg kompletnie niezasadnych wniosków: czyli, że nie damy rady. Czyli, że to w ogóle nie dla nas, że nam się nigdy nic w życiu nie udaje, że matka miała rację, jak nam mówiła, że do niczego nie dojdziemy. Że inni może mogą, ale ja tak naprawdę jestem kupą i zawsze kupą będę. Gdyż kupą się urodziłam, żyję i umrę kupą. Tak? I to takie przychodzą takie różne myśli do głowy. Zresztą e, bardzo kreatywny wtedy jest nasz organizm. Nie są to myśli przyjacielskie, na dnie tego wszystkiego albo nawet pod dnem jest pewne nieefektywne życiowo przekonanie. Że surowy człowiek to człowiek, który, zwłaszcza wobec siebie surowy, to człowiek, który dalej dochodzi. W związku z tym my myślimy, że jak tak, się, tak dobrze się tak polejemy tym wszystkim, tak się napaćkamy, że to już ciężko będzie przez próg przejść, to dopiero nas to zmobilizuje. Nie mamy takich badań. Właściwie my zakładamy, że człowiek po pierwsze powinien w życiu doświadczyć kilku porażek, ale to też znowu moglibyśmy na chwilę zboczyć nietraumatycznych. To nie jest tak, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jest tak, że co nas nie zabije, to nas nie zabije. A co to z nami zrobić, to w ogóle jeszcze trzeba by zobaczyć. Co nas nie zabije, to nas poturbuje. W zasadzie stres najlepiej działa, jak pokazują badania, jak jest średni. To jest ważne do zapamiętania, dlatego że my w pierwszej kolejności, żeby mieć zdrowe podejście do trudnych sytuacji w życiu, powinniśmy nabrać takiego przekonania na podstawie doświadczeń, że znoszenie stresu ma jakiś sens. Czyli, że jak mnie się coś przydarzyło, a ja sobie z tym poradziłam, czy ja sobie z tym poradziłem, to to mi coś dało potem. To coś zmieniło, że ten, że, że ten stres ma moc transformującą. Stres traumatyczny nie daje takiego doświadczenia. Jeżeli ja mam na przykład opresyjnego partnera czy opresyjnego kogoś w rodzinie, albo przydarzyło mi się coś traumatycznego, bo na przykład świadkiem czyjejś śmierci, albo na wojnie, sięgamy po takie głębokie historie, tam znoszenie stresu nie przynosi żadnego sensu na takim swoim płytkim poziomie. Bo mnie to nic nie da, że ja ten stres zniosę. Niektórzy w ogóle nie chcą go znosić, na przykład po traumie uważają, że jeżeli. Oni zapomną i przestaną przeżywać ten, ten, ten wielki stres, to to będzie brak szacunku dla tych wszystkich osób, które razem z nimi cierpiały. Więc nie chcą się go pozbywać. Um, inni też na przykład uważają, że wstyd po jakichś szykanach, które słyszeli w dzieciństwie, jest czymś, kto coś musi, co ktoś musi dźwigać. Że wstyd jest jakimś przedmiotem, że jak ja nie mam tego wstydu to powinienem go oddać swojemu oprawcy, a ponieważ mój oprawca ciągle tego wstydu nie ma i nie chce go na siebie wziąć, bo najczęściej oprawcy nie chcą wziąć na siebie wstydu, to znaczy, że ja go muszę cały czas trzymać. Wstyd jest otóż taką rzeczą, której nikt nie musi trzymać. Ja go po prostu mogę puścić, nie muszę się zastanawiać nad tym, czy mój oprawca go weźmie, czy on się... bo to jest najczęściej cel poza zakresem kontroli. Ale my nabieramy wielu takich przekonań, u których podstawy leży fakt, że jeżeli ja się w jakiś sposób źle czuję, to to mi robi dobrze. Nie jest tak, niestety. My w badaniach raczej widzimy, że my potrzebujemy uważności na nasze porażki po to, żebym ja wiedział dobrze, czy stało się coś bardzo poważnego, czy mało poważnego. Czy ja się powinienem tym bardzo przejąć, czy ja się właściwie powinienem przyjąć tylko na tyle, żeby zobaczyć, co się stało i zastanowić się, czyli teraz co. Właściwie, zakładanie, że takie długie, kompleksowe, bo jednak zmiana na przykład. Nawyków żywieniowych, czy zmiana stylu życia. To jest, to jest bardzo skomplikowany proces. Tam na siebie zachodzi. Masa różnych historii w życiu. Moja mikro, mikrobiota, która mnie zasiedla, która będzie chciała jeść to, co jadła do tej pory i wcale nie jest chętna do tego, żebyśmy nagle ją zawalali brokułami. Skoro były eklerki raz w tygodniu i był piąteczek, węglowodaneczek, ale potem taka poprawka soboteczka, węglowodaneczka też się trafiała i one nie chcą tego robić. To, że ja mam w sklepie blisko, to, że jak wchodziłem do sklepu, to zawsze sobie wchodziłem. W nagrodę, najpierw w prawo, bo tam były smaczne rzeczy do jedzenia. Fakt, że jedzenie nie może być tylko zdrowe, jedzenie musi być też niestety smaczne. I niestety Pech chce, że najczęściej to smaczne jedzenie, a przynajmniej to najłatwiej dostępne, jest jedzeniem, które jest jedzeniem mniej zdrowym, niż byśmy zakładali. Kolejny element, kolejnym elementem jest ubóstwo. Okazuje się, że jeżeli my czujemy, że tracimy pieniądze, to pierwsza rzecz, na której zaczynamy oszczędzać, to jedzenie. Moglibyśmy oszczędzać na prądzie, no to to się mało kto odważy, znaczy możemy nie włączać świateł, ale rachunku raczej nikt się nie odważy nie zapłacić, bo to się kończy dość drastycznie. Możemy oszczędzać na mieszkaniu, no też nie chcemy być wyrzuceni. W związku z tym, nie. ale zaczynamy kupować złe kalorie. To jest, właściwie mamy badania z Wielkiej Brytanii, które pokazują, że to jest pierwsza oszczędność, której wszystkie rodziny robią. Jak zaczyna się robić mniej pieniędzy, to ludzie zaczynają jeść gorzej. Czyli zaczynają kupować, nazwalibyśmy to elegancko, substancje jedzeniopodobne. Czyli, że coś wygląda jak bułka, ale nie, nie, to nie jest niestety bułka, albo wygląda jak ser, ale, ale... tylko to jest taki rekwizyt z teatru. Który wygląda jak ser, bo nim po prostu tam tego nie ma, co powinno być w serze. Więc to jest kolejny element. Kto w naszej rodzinie co jest? Tam jest milion rzeczy do przewalenia. To nie jest tak, że ja se postanowię, że teraz nie będę tego jadł. Plus dochodzimy jeszcze do takich kwestii, że my nie jesteśmy zbudowani do takiej nagrody. Są takie badania. Może powiem o nich krótko, bardzo istotne z perspektywy żarcia, że jedna z badaczek zadawała sobie po prostu pytanie, dlaczego my nie tęsknimy za siłownią tak samo jak za pączkiem. Ona mówiła wprost, jak jajem pączka, to odkąd go zgiem, zakładając, że mam do niego względnie jakieś tam nieawersyjne podejście, to zaczynam myśleć, jakie to było pyszne. I jakie to było dobre? No, mam też trochę wrzutów sumienia, bo może nie chciałem, albo coś tam, ale może był piąteczek, akurat, to Bach. Tam Światowa Organizacja Zdrowia mówi, żeby 20% jeść takiego jedzenia, jak się naprawdę ma ochotę, bo jak, nas, bo jak sobie ograniczymy wszystko, to jak nas w końcu odkorkuje, to jednej trzustki nie wystarczy. W związku z tym, żeby trochę sobie, ale to ma być 20%, tak? Czyli jakby reszty dojadam normalnie. W związku z tym ona mówi tak. Jak ja zjem takiego pączka, to zaczynam od razu sobie myśleć, że on był taki pyszny. I cały czas o nim myślę, aż do następnego dnia. I tak tęsknię za nim, i się tak wyobrażam, jaki to był ciepły ten pączek. Zresztą my dzisiaj myślimy o tym, że jak jest taki pączek cieplutki, taki słodki, tłusto i słodko, to jest coś, co tam w sumie układ głodu więcej nie potrzebuje od życia. Żadne witaminy się tam nie czają. To jest w ogóle marzenie. No, nie jest tak w ogóle z siłownią. Nawet jak się człowiek już wybierze, żeby poćwiczyć, wiadomo, że. Trening na siłowni, zwłaszcza trening celowy, jest treningiem dość eksploatującym. Więc jak już się wybierzemy, to okazuje się, że 23 godziny później, kiedy mamy się wybrać, załóżmy następny raz, bo chodzimy raz dziennie, my musimy całą drogę przekonywania się przechodzić od początku. Znowu nam się nie chce, znowu myślimy, boże, po co, może dzisiaj nie. I myślimy pewnie, że dzisiaj nie, bo już wczoraj tak więcej trochę ćwiczyłam, już wczoraj więcej ćwiczyłem. Nie można tak codziennie. To się człowiek tylko zmęczy. Nie, bo to organizm będzie chciał odjeść. Nie, sztuka spać, sztuka nie odjeść. Nie, i my zaczynamy wymyślać jakieś takie różne żewne historie. No i ta bedaczka zadaje pytanie, dlaczego my nie tęsknimy za siłownią tak samo jak za pączkiem. I otóż jej odpowiedź na to pytanie jest taka, że dopamina jest hormonem tęsknoty. Że jak my zjemy pączka, to sama czynność jedzenia pączka jest dla nas rozkoszna. Jemy go i jest dobrze, a jak jesteśmy na siłowni, to to z rozkoszą nie ma nic wspólnego. To jest ciężkie i próbujemy nie umrzeć. Pójście na siłownię daje więcej satysfakcji niż przyjemności. My tą satysfakcję, tę satysfakcję czujemy potem. Wiemy po co to zrobiliśmy, jaki był tego sens. Czego chcemy dzięki temu, ale sama przyjemność nie jest fajna. I ona twierdzi, ta badaczka, otóż, że nasz układ nagrody w ogóle nie jest zbudowany do czynności, które dają satysfakcję. Ona jest zbudowana do czynności, które dają przyjemność. I dlatego, żeby z tym walczyć, to my właściwie powinniśmy się, jeżeli chcemy pracować nad swoimi zmianami w stylu życia, to powinniśmy się cały czas edukować. Cały czas dopychać informacje, ile i jakich pączków można sobie pojeść, żeby to jakoś nie było specjalnie ze stratą dla zdrowia, skąd je brać, jakie one są, co tam w nich jest, co one dają, ale też z drugiej strony, dlaczego one nie są dobre. I to trzeba sobie sypać do swojej rozumowej skarbonki, codziennie po trochu. A także, po co ja właściwie chodzę na siłownię, czyli żeby ja przed siłownią mógł się zastanowić, czy wszystkim innym zdrowym, co mam do zrobienia, dlaczego, jaki jest cel. Jaki jest głębszy sens tego, co ja będę robił, a potem zapamiętywać, jak, jak ja odczuwam satysfakcję. Czyli mamy trzy elementy takie. Dlaczego, weźmy je tak w takie zgrzebne punkciki. Dlaczego pączek jest zły? Jaki jest sens chodzenia na siłownię, żeby się zmotywować? I jak się dobrze czuję, jak już wyjdę. Już po tym, jak, że dumny z siebie, czy dumna z siebie. I to dopiero ma szansę zbudować w efekcie ciężkiej pracy. Porównywalną motywację do tego, jak do jedzenia pączka. Dlatego, że tu nagroda jest czymś zupełnie to ona ma zupełnie inną strukturę. Dodam jeszcze jeden rzucik, to już na koniec, że uczenie się samemu o jedzeniu jest bardzo istotne. Mamy takie badania z efektem placebo. Jest to, no jest to tak zwane badanie z milkszejkiem. Eee, zrobiła pani dr Kram te badania. Ona, ona w ogóle bada efekt placebo, ale ona też sprawdzała, czy czy ludzie reagują poczuciem sytości w zależności od tego, że wiedzą, co zjedli? I ludzie dostawali dwa takie same milkszejki, przy czym o jednym wiedzieli, że jest dietetyczny, a o drugim wiedzieli, że to jest taki pełnoprawny posiłek. Taki tu jest wszystko. Jak, tak jak kosmonauci nie? zjedzą i tak dalej. I okazuje się, że po tym drugim mają trzy czwarte mniej greliny we krwi niż w przypadku tego pierwszego. Czyli właściwie my jesteśmy nie tylko sterowani tym, co zjedliśmy, ale tym, co wiemy, że zjedliśmy. Więc jeżeli ja wiem, że jestem na jakimś tam, jem to i to i to i to. I, to, i jak ja wiem wcześniej, że tyle to mi wystarczy. I jeżeli pojawi się poczucie głodu, to ono jest zwichrowane. Dlatego, że to powinno mi wystarczyć. Ja dostarczyłem wszystkiego, co było potrzebne, i nie umrzemy, mówię sam do siebie wtedy. Nie umrzemy, zostało zjedzone. Ja wiem, że mam ochotę, ale to jest nieprawda, bo zostało zjedzone. To się okazuje, że ta wiedza wtórnie pomaga. My jesteśmy nie tylko sterowani tym, co się z wewnątrz, co z wewnątrz organizmu naszego dociera, ale jesteśmy też sterowani tym, co my wiemy na temat jedzenia. I to jest dodatkowy efekt, dodatkowy właściwie, moglibyśmy powiedzieć, groszek. Do tego zbioru przekonań, że lepiej jest jednak więcej wiedzieć na jakiś temat na przykład. Czyli ile właściwie jak przy moim stylu życia kalorii potrzebuję. Czy to, że ja się teraz czuję tak, to, to, to ja się mam tym przejmować, czy w zasadzie to powinienem się popukać w głowie i powiedzieć naprawdę. Tak, nie chcesz oszukać. Przecież ja wiem, że tam wszystko było, co starczyliśmy. Albo iść do lekarza i zrobić sobie badania i się upewnić, czy to wszystko jest. Mamy w normie, tak jak trzeba, nie? W związku z tym, bo, 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 bo zadała pani pytanie na początku, czy to, dla, dla, to jak to teraz zbierzemy do kupy, to chyba nic dziwnego, że jak ktoś raz na rok postanowi, żeby to zmienić, to się po prostu na niego wszystko przewali. Nie? Natomiast my się zastanawiamy, na czym polegliśmy. My potrzebujemy tej uważności, nie odwracania się. Mówię, o, ja się do niczego nie nadaję bim, i do następnego stycznia już jem cokolwiek. Tylko się zastanawiam, co mnie wykoleiło. Czy ja sobie wymyśliłem, że coś będę jadł, a nie ma tego u mnie w sklepie, bo jednak powinienem. Naj, najłatwiej jest trzymać takie nawyki żywieniowe, do których mamy łatwo rękami. Nie? Czy mnie rodzina namawia? Czy ja, czy ja po prostu padłem na taki błyskotliwy pomysł, że będę miał w domu masę niesło, nie, niezdrowego jedzenia, ale będę z tym walczył i trenował silną wolę? To już wiemy, że to jest operacja fiasko. Człowiek jest zawsze słabszy od pączka. <kłysy> Prędzej czy później to się zadzieje. Niemniej jednak, tu też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, trenowanie własnej silnej woli, tylko nie na pączkach. Trenowanie własnej silnej woli jest zasadne, bo znowu mamy badania, że osoby, które pracują nad własną silną wolą, odczuwają w ogóle mniej głodu. I, i, I dodajmy też przy okazji, że samotności też mniej odczuwają. Jeżeli ma to jakiś związek z Państwa życiem, to pewnie się przyda. Więc ogólnie praca nad samokontrolą jest sensowna. Ale jeśli chodzi o żarcie, to to, to jest jazda w ścianę. To nie, ma żadnej, to nie jest żadna siłownia, że ja się nastawiam słodyczy i będę teraz koło tego chodził, żeby mnie nie przegięło, bo ja, my potrzebujemy silnej woli na no maszyn innych rzeczy w życiu, a nie to, żeby chodzić do kłopoczków. Więc my szukamy po prostu, który element nie zatrybił. I oczywiście, jak nam się skończą nasze własne pomysły, niektórzy uważają, że dobrze jest googlać te cudze pomysły. Tutaj właściwie powiedzieć można, że. Że nie mamy jednoznacznych badań i chcę też trochę Państwa przestrzec przed, przed googlaniem, dlatego, że e, przeszukując internet, najczęściej, jeżeli jesteśmy wystarczająco wnikliwi, natkniemy się na opinie sprzeczne. A opinie sprzeczne blokują nas przed działaniem. My potrzebujemy, właściwie to jest tak, jak się idzie do lekarza, a dietetyk, czy psychodietetyk, czy ktoś możemy go potraktować jako swego rodzaju formę takiej pomocy medycznej, czy paramedycznej. To zasada placebo mówi tak, mamy się dawać oszukiwać, ile wlezie. Bo jak będziemy przekonani co do tego, że to jest dobry pomysł, to to nam bardziej pomoże, niż to, jak będziemy mieli cały czas wątpliwości. I, i, I stara zasada mówi tak, najlepsze ćwiczenia są te, które robisz. I najlepszy styl żywienia jest ten, który stosujesz. Więc co z tego, że ja będę wiedział, że najlepsze to są szparagi w ogóle na wodzie, a w ogóle to tylko woda ze szparagów, żeby nie za dużo, to, to w ogóle jest super. Jak mnie się cofa obiad z pierwszej komunii, jak wącham te szparagi. Więc już lepiej zjeść co innego, co po prostu jem, a nie co cały czas myślę. Tak samo jak idziemy na siłownię, nie? Najlepiej to, jakby pani robiła, tam nie wiem, ketle, a my chcemy iść na zumbę. No to jak pokazują badania Katie Milkman, lepiej iść na zumbę, bo my na zumbie dłużej wytrzymamy, bo my lubimy to po prostu. I to będzie dla nas droższe, niż się przymuszać do czegoś, co jest jakoś tam statystycznie najlepsze. No i dlatego to nas sprowadza trochę. Trzeba z tego. Połowę z tego kijastyłka wysunąć, że postanowienia noworoczne mogą się niepotrzebnie zakończyć poczuciem, że ja się do niczego nie nadaję. Ale właściwie to najlepiej by było wybrnąć z tego tak, żeby się trochę przyjąć, o, nie udało się albo nie wyszło, to jak teraz zrobię inaczej? I jeszcze raz, i czy to jest połowa stycznia? Chyba przez pierwsze dwa tygodnie stycznia odpadnie 25% tych postanawiaczy noworocznych, więc jak nagrywamy ten podcast, to już bardzo nam przykro. Ale, ale potem. Nie ma już z nami państwa. Potem, już państwa, z nami nie ma, ale potem to nie szkodzi, bo każda decyzja w życiu jest do poprawienia. To nie wyjdzie za pierwszym razem, dlatego że zmienianie systemów złożonych nie polega na wdrażaniu, zmiany i przechodzeniu. To jest praca i zabawa na całe życie. To jest cały czas dowiadywanie się, patrzenie, jak mój organizm, organizm reaguje. Na, nasze. Nasza satysfakcja z naszego wyglądu się też zmienia. Muszę Państwu powiedzieć ku zaskoczeniu, że ona rośnie z wiekiem. Gdzie pada osoby w wieku od lat 18 do 94, w skali od 1 do 7, to u dziewczyn się to zmienia z 3,8 chyba na 4,6. Satysfakcja z własnego wyglądu z wiekiem się tak zmienia. A jakoś u mężczyzn z 4,3 na 4,9. Więc czasami wystarczy poczekać, żeby być zadowolonym z tego, jak się wygląda. Specjalnie niewiele nie trzeba robić. My to tak, jakoś tak w życiu, nad tym do porządku dziennego przychodzimy. To samo, jeżeli chodzi o, o to, co nam smakuje, to się zmienia. Więc my też nie możemy cały czas słyszeć, jak znajdziemy sobie coś, co będziemy jedli, też to, to będziemy jedli do końca życia. To jest cały czas zabawa. Dlatego też często dobrze o tym nie myśleć, jako przejdę na dietę i coś tam, chyba że ktoś chce przejść na dietę, wyjść dobrze na zdjęciu ślubnym i potem fum, żeby nas spompowało z powrotem do poprzedniej wagi albo wyższej. Mało to zdrowe, ale ludzie tak robią, ale raczej to pracowita mróweczka, raczej to jest cel taki długoterminowy i ja szukam takiego sposobu, który ja będę w stanie utrzymać już na zawsze, bez specjalnych wyrzutów sumienia i przez tam, nie wiem, rok będę myślał o pączkach, a nagle po dwóch latach się zorientuję, że już myślę o nich bez żalu, że już po prostu sobie jem fajny, ale już mnie nie kojrzą, czują to ludzie, którzy rzucali palenie. Myślą sobie: "Moje palenie jest częścią mojej tożsamości. Ono mnie identyfikuje. Ja mam taki moment dla siebie. Ja muszę tak sobie zajarać. Tak zajaram, to wchodzę w kontakt ze sobą. To jest niemożliwe, żebym ja przestał palić". A potem przestają palić, mówią: kurnek, jak ja mogłem tak myśleć w ogóle, nie?" Tylko że pierwszy ten Etap palenia jest taki, że my próbujemy nie palić i cały czas o tym myślimy. A ostatni raz jest taki, że my odkładamy papierosa i nagle się orientujemy, czy w ogóle już mamy tyle tych groszków nawrzucanych, że palenie niedobrze. Bo co do palenia, to akurat wiemy, że jest niedobrze, tam się nie ma co spierać. Co do innych rzeczy, fajej i wuda to w zadaniach, w badaniach zawsze wychodzi, że niestety źle. Tam z innymi rzeczami różnie, ale to akurat. Więc jak ktoś rzuca w końcu to, to palenie, tak jak do, ten efekt, który chcemy osiągnąć nie za pierwszym, a za, za, za siódmym, to się nagle orientuje, że nie tęskni. Pierwsze rzeczy, że, że ma taką pustkę w głowie, że właściwie nie myśli o tym, że odłożył i kurde, tak, szkoda. A jak pójdę? Nie, nie, w ogóle jak, nie martwię się tym, że pójdę i tam będą palić, bo ja czuję, że to już przestała być taka część mnie. I to jest efekt takiego mozolnego zmieniania kawałka po kawałku. Można powiedzieć, że duża zmiana życiowa wymaga w organizmie zmiany fizjologicznej. Czyli, że organizm, tak jak pamięć długotrwała, się musi fizjologicznie przybudować. No więc, patrząc na to, ile się w nas gorą, rany na skórze, czy goją się jakieś inne historie, które mamy, to to się z, przez samo nasze postanowienie nie zadzieje. My możemy to zainicjować i to trzeba cyzelować, żeby działało. Więc pytałam Pani o to, co się może strasznego stać. No to Ten, ten, ten związek, ten, ten, ten wniosek taki bezpodstawny, że skoro za pierwszym razem mi nie wyszło, to nie powinienem no gdybyśmy tak żyli, to byśmy wszyscy walili w majtki. No, bo rodzice, jakbyśmy za pierwszym razem nie utrzymali, to rodzice by powiedzieli, nie, ty już nie będziesz trzymał kupy w życiu, to nie próbuj. Nic, szkoda w ogóle czasu, są takie pieluchy dla dorosłych, załatwimy tą sprawę, będziesz sobie w tym chodził. Nie? A jednak nas ludzie zachęcali, żebyśmy dawali rady. Rodzice stawali mu, no spróbuj jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Prawda. I bardzo to jest ciekawa analogia. Ja często też to porównuję do uczenia się dzieci, że jeżeli. My siebie postrzegamy jako osoby, którym coś raz nie wyszło, potknęły się i już stwierdzamy, że jesteśmy beznadziejni i porzucamy tę zmianę, to gdybyśmy to sobie przełożyli na dzieci, na dziecko, które na przykład wraca ze szkoły i mówi Mamo, dzisiaj nie wyszło mi pisanie literki A, no to jaka to by była sytuacja, gdyby mama powiedziała jesteś totalnie beznadziejny, w ogóle już lepiej się nie ucz tego pisania i <sum> tak, zostań tak, w jaskini, tak. zostań pod kamieniem po prostu. <sum> pod kamieniem się <sum> rozbije. Tak. <sum> no, dokładnie. Jest taki badacz, który jest zresztą asystentem, profesor Karol Dueck i on mówi o zafiksowanym mindsetie. To powiedzmy sobie o dwóch historiach. Zafiksowany mindset to jest takie, może powiedzmy, rozwojowy. Rozwojowy mindset to jest takie przekonanie w życiu, że człowiek się w ogóle może zmienić. Ono ma bardzo szerokie implikacje. Ma implikacje, począwszy od tego, bo oczywiście bo niektórzy uważają, że się może zmienić, a niektórzy uważają, że człowiek już zostaje taki sam, tak? bo tu mamy dwa bieguny. Um. Poczucie, że człowiek może się zmienić ma szerokie implikacje, dlatego że my się mniej chcemy mścić, jeżeli jesteśmy przekonani, że ludzie się zmieniają. Bo jak pokazują badania, nie chcemy koniecznie się mścić, bo ktoś się może jeszcze zmienić. Nawet jeśli on teraz jest naszym wrogiem, to nie znaczy, że będzie zawsze. Ale też oczywiście dla wszystkich zmian życiowych. Ja mogę też uważać, że jak jakiś jestem, to ja już taki zawsze będę. To już nieważne, co ja zrobię, to jest nieprawda. Człowiek się w życiu zmienia, to jest takie złudzenie końca historii trochę. Gdyby nas, gdyby panią ktoś teraz zapytał, jak pani sądzi, ile się pani w życiu zmieni i byłaby pani statystyczną respondentką, to powiedziałaby pewnie pani, że niewiele. Ale jak pani pomyśli o tym, jak pani się czuła i zachowała 10 lat temu, to to była kompletnie inna osoba. I za 10 lat też będzie pani kompletnie inną osobą. Więc człowiek się zmienia, czy my tego chcemy, czy nie, nawet względnie stałe cechy Osobowości się zmieniają, nawet Wielka Piątka się zmienia w życiu. Więc my cały czas, te, te, ta nasza osobowość mówi się, że ona jest względnie płynna. Osobowość się cały czas trochę zmienia. To tak jak ma pani męża, który był wcześniej pani chłopakiem nadal, to, to akurat i pani osobowość, która się względnie zmieniała, i jego macie ten, ten komfort, że one ciągle są do siebie komplementarne. Wcale nie musiało tak być, bo on by mógł tak odpłynąć, że to już by w ogóle wam się. Nie kleiło nic, nie, ale, ale jednak to jest tak duże szczęście w życiu, i ta praca obu osób, tak? Bo jak wiemy, dobra relacja jest raczej efektem treningu niż rekrutacji. W związku z tym, tutaj gratulacje zasłużone. Ale teraz, jak szukać w swoim myśleniu takiego podejścia zafiksowanego? Jeżeli ktoś mówi, ty zawsze albo ty nigdy, jeżeli słyszymy taki komunikat, ty nigdy się nie nauczysz albo ty zawsze taki byłeś. Trzeba też uważać, jak ktoś w ogóle nas określa jednoznacznie. Ty jesteś jakiś, mądry, uparty, głupi, śliczny i tak dalej. A także, jeżeli ktoś nie dodaje, że na przykład nie umiem, ale jeszcze. To jest bardzo elegancki i sprytny wybieg, żeby podkreślić, że nauka wszystkiego jest pewnym procesem. Nie wszyscy będą mieli taką, załóżmy, umieli stawiać takie litery jak w kaligrafii japońskiej, ale żeby dało się odczytać, to każdy to może oprócz lekarzy. Ale żeby dało się odczytać to każdy. My nie potrzebujemy się zmienić od w skali 0 do 10 z 2 na 8, ale z 2 na 4 wystarczy czasami, żeby się dobrze żyło. I to każdy może włożyć taki wysiłek i wkładanie wysiłku w swój rozwój ma sens. Okazuje się, że jak, jak pokazują badania, że mamy więcej życzliwości i więcej poczucia dla takiego, że, że zmiana, praca na całą ma sens w stosunku do innych niż w stosunku do siebie. Stąd też, jeżeli ktoś cierpi na takie zafiksowanie, czyli że zinternalizował sobie taki dialog, że ja to nigdy, ja to się do niczego nie nadaję, ja to zawsze będę taki albo nie wiem, taki będę miał kształt ciała, a nie inny, to warto, żeby sobie po pierwsze zadał pytanie, pracując nad swoim autowspółczuciem, to Christine Neff robi te badania. Co bym powiedział swojemu przyjacielowi, gdyby on mi tak powiedział? Czyli my się odwołujemy do tego mechanizmu, którym my traktujemy innych, żeby zacząć, że my dla innych mielibyśmy zrozumienie. Powiedzielibyśmy mu, dasz radę, co ty? E, zobacz, wiele osób ma z tym ciężko. Gdyby to było proste, to by było coś tam, ale to jest trudne, może właśnie dlatego. Jednak satysfakcja jest w życiu z rzeczy, które mamy z trudem. Rola bliskich jest bardzo istotna, zwłaszcza w przypadku nastolatków, ale osób dorosłych też. Na przykład, co ciekawe, mamy takie badania, że jeśli chodzi o satysfakcję z budowy własnego ciała, bardzo istotną rolę pełni ojciec w domu. Jak jest, oczywiście, że o ile relacja z matką bardzo silnie buduje poczucie własnej wartości, to poczucie satysfakcji z własnej budowy ciała jest w dużej mierze rolą ojca, który właściwie, jeśli chodzi o nastolatków, to poczucie takiej pewności siebie, czy poczucie stabilnego poczucia, nie tylko poczucia wysokiej wartości wysokiego, ale też stabilnego. Czyli nie, że jestem dumny, ale ktoś mi powie jesteś głupi, ja mu od razu muszę wybić zęby, ale jak mi powie jesteś głupi, to ja też wiem, że właściwie to jego myślenie jest bezpodstawne, bo pracuję nad sobą, uczę się i tak dalej, bo, bo podstawą zafiksowanego mindsetu jest chwalenie się za cechy stałe. Czyli, że ja jestem jakiś, a nie wkładam wysiłek. Właściwie powinniśmy bardziej się szanować za wkładany wysiłek, a nie za konkretne efekty na końcu. Co w przypadku dzieci ma też duże znaczenie. Więc, właściwie, jeśli chodzi o nastolatków, to chwalenie ich za wysiłek, właściwie tam można ładować ile wleć. To jest studnia bez dna. Tak, zanim oni dociągną do 26 roku życia, naprawdę jak myślimy, natomiast że jak pochwalimy nastolatków za wysiłek i to im zrobi krzywdę, to muszę Państwa od razu wszystkich rodziców pocieszyć. Rodzice prawie w ogóle nie mają wpływu na charakter swojego dziecka. Tak pokazują badania, największe co ma wpływ to geny, a cała reszta to jak już Państwo pewnie zauważyli, że dzieci se i tak wezmą skąd chcą i wszyscy mówią grzecznie dzień dobry, a jeden w okolicy powie spierdziela i dziecko się nauczy od tego jednego. Więc właściwie. To oczywiście też chcę od razu Państwa pocieszyć, że to nie, albo zmartwić, że to nie znaczy, że jak ja nie mam za dużego wpływu na swoje dziecko, to nie powinienem niczego z nim robić. Skoro już teraz wiem, że nie będziesz od tego bardziej empatyczny, to nie pójdziemy do zo sieć w domu, bo w zasadzie relacje z rodzicami na nic nie... nie, nie, no my mamy jednak moralny obowiązek, żeby życie dziecka było fajne, żeby było bogate, żeby było psychologicznie bo takie e, właśnie bogate, ciekawe, różnorodne. To to mamy zawsze do zrobienia, ale nie ma się co napinać, że my dziecko w jakiś tam konkretny sposób wychowamy. Natomiast takie wsparcie, zwłaszcza w młodym wieku, za. W wysiłek, a nie za konkretne efekty, to można bez, właściwie bez opamiętania tam się krzywdy specjalnie nie zrobi. Jeszcze dzisiaj będę Pana pytać o relacje, konkretnie o relacje w, między partnerami w procesie zmiany, w procesie odchudzania, także pozwolę sobie wrócić do tego tematu, ale chciałam jeszcze szybciutko tutaj wtrącić pytanie o nawyki, ponieważ wcześniej powiedział hmm. Pan, że. Wprowadzenie zmian w życiu, chociażby te postanowienia noworoczne, to jest tak naprawdę bardzo dużo elementów. Ja się z tym zgadzam, bo od nauki zdrowego żywienia, przez treningi, przez też zmiany chociażby takich rzeczy jak jakieś zakupy, poruszanie się po sklepie, wybory żywieniowe, no tego jest strasznie dużo. I dużo źródeł mówi, żeby tą zmianę wprowadzać poprzez wprowadzanie zdrowych nawyków. Takie już wyświechtane to jest hasło. W kontekście nawyków. Można znaleźć bardzo dużo publikacji, dużo książek, dużo webinarów, ciągle jest zwałkowany temat, pętli nawyków. I wydaje mi się, że mm, moi słuchacze już część teoretyczną, <grywki> teorii nawyków bardzo dobrze znają. A jak bym mogła się Pana spytać o praktyczną stronę budowania nawyków? Jak je budować, żeby rzeczywiście to się udało? No, nawyki są bardzo takim. Nośnym pomysłem, ale też trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach jakoś tak specjalnie dużo nowego na ich temat nie wiadomo. Więc my najczęściej mielimy w, 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 w dużej mierze to samo. My lubimy, bo one są małe i one dobrze nas nastra, na, nastawiają na, na pewną cierpliwość wdrażaniu, we wdrażaniu tego wszystkiego. Że spazmatyczny Herkules mniej osiągnie niż pracowita mróweczka. Jak ja raz na tydzień zjem zdrowa, a potem pójdę na całą niedzielę na siłownię to od tego niewiele będzie ja muszę codziennie włożyć troszkę wysiłku i nawyk się tutaj do tego lepiej nadaje nawyki są też bardzo fajne jako początek dlatego że one bardzo szybko dają nam w głowie poczucie sprawstwa czyli że ja w ogóle mogę coś w życiu to jest a, trudne do przecenienia dlatego często się mówi że pierwszym nawykiem na przykład który warto żeby ludzie wdrażali jest to żeby ścielili łóżko jak wstają czyli wstaje odwracam się i ścielę łóżko to człowiek jeszcze nic nie zrobił a widzi że już coś może to wygląda bardzo śmiesznie, ale niektórzy nawet takiego poczucia w życiu nie mają, że w ogóle to, co, to, co, się, co machają rękami, to w ogóle ta łódka nie płynie w żadną stronę szybciej. Potem próbujemy budować nawyki, które są bardzo malutkie. Na przykład B.J. Fogg takie proponuje, żeby były, na przykład, że do wszystkiego dorzucę listek zioła, który lośnie u mnie na, załóżmy, na tym, tam, nad zlewem. E, tak? Dobrze mówię. Nad zlewem rośnie, bo jest jeszcze zlew i umywalka to podobno dwie różne rzeczy, więc nad, nad zlewem rośnie I, i tam dorzucę. I już i, i to właściwie niczemu nie służy, bo to są jakieś homeopatyczne historie z tymi listkami tam rzucanymi. ale to nie chodzi o to, że ja ten listek tam poczuję, tylko że ja coś już dla siebie zrobiłem. Wszyscy, którzy próbowali w życiu przejść na diety restrykcyjne e a zwłaszcza nastolatki mają taki pomysł. Teraz w ogóle przejdę na dietę bezżywieniową i to na pewno mi pomoże i będzie super. Wiedzą, że diety restrykcyjne uwielbiają się zapętlać. Nie jem glutenu, to teraz nie zjem też laktozy. Wkładając, że ktoś jest zdrowy. Tylko tak sobie wymyślił, nie, Tam nie ma żadnej celiakii, niczego takiego. Nie jem laktozy i glutenu, to teraz nie będę też jadł cukru w ogóle nie wiem, cukru, to teraz nie będę jadł też jeszcze nie i takie o, tak mi dobrze idzie, to jeszcze sobie coś odejmę i jeszcze. To jest właśnie narastające poczucie sprawstwa, tylko w takiej swojej negatywnej wersji. Dlatego jak ktoś wchodzi na dietę restrykcyjną, to się powinien na całą poważnie zastanowić, bo ani to jest dobry pomysł, ani zdrowy. Jednak cierpliwość tutaj w tym kontekście bardziej popłaca i kontrolowanie tego, co wychodzi w badaniach, bo co z tego, że ja wiem, że coś jest zdrowe, jak się okazuje, że mój organizm to słabo asymiluje. Mamy masę takich badań, że suplementowanie czasami wychodzi w niektórych organizmach koślawo Ludzie na przykład suplementują witaminę D i nic z tego nie wychodzi. Okazuje się, że muszą na słońcu. Jak nie wyjdą na słońce, to po prostu i tak nic z tego nie ma. Tak jak badania z osobami starszymi, które suplementują witaminę D i mają spadki na i ona też się nie wchłania. Więc, ale dodam Państwu też dla ciekawostki, bo to jest ważne też, że jest taka zasada: a właściwie chyba na polski byśmy ją przetłumaczyli jako zasada legitymacji, legitymizacji. Ona polega na tym, że jeśli ja robię coś dobrego, to od razu dostaję taki bilecik, żeby zrobić też coś złego. Czyli że. E, Ludzi w, w wersji klasycznej to były by badania nad moralnością, że jak pogłaszczę kotka jednego albo dwa, to mogę za jednego kopnąć. Bo to się wyrównuje, przecież nie? Zrobiłem dwie dobre rzeczy, to mogę zrobić jedną złą. Jak przeprowadziłem staruszkę przez Jezdnię, to mogę ukłaść zaka w sklepie. Bo, ja, bo, bo to mi się zrównoważy. Okazuje się, że jak nabieramy na przykład zdrowych nawyków żywieniowych, to zaczynamy też sobie legitymizować to, że mamy też, możemy dojeść źle. Czyli im więcej napchamy brokułów do kosza, tym więcej tam też będzie batonów. I, I to jest wynik tego badania jest wręcz nieprawdopodobny, bo ludziom się daje witaminy. To, do badania są wzięci: palacze, palacze palą sobie. Przed badaniem robią test, dostają witaminy. Takie w kapsułkach. Z witamin w kapsułkach powiedzmy sobie szczerze że prawie nic się nie wchłania. To jest taki efekt, że. Właściwie najbardziej to zarabia prezes firmy farmaceutycznej, a my niewiele na tym zyskujemy. Chyba, że nam lekarz przepisał, że mamy badania, że nam się coś wchłania, że było bardzo mało, że musimy tego napróć, żeby organizm się w ogóle zer, Ale tak to w ogóle te wielowitaminowe preparaty, jednak niestety mało co przebije normalne jedzenie ze smutkiem stwierdzamy. Um, więc kanapka z multivitaminami nie jest efektywnym sposobem na życie. I oni dostają taką witaminkę, jedzą ją i mają przerwę. I okazuje się, że ci, którzy tę witaminę zjedli, palą więcej w tej przerwie niż ci, którzy jej nie zjedli. I potem się ich pyta, dlaczego oni palą. I oni opowiadają, że oni zjedli witaminę, więc mniej zachorują. Ale nie tylko mniej zachorują, bo teraz uwaga, będzie hit sezonu. Uważają również, że nie zginą w wypadku samochodowym ani w katastrofie lotniczej. Więc jak już człowiek zaczyna być zdrowy, to mu na wszystko pada. To, to cały dekiel jedzie od razu od tego. Także to jak ja teraz jem brokuły, to już mogę taki w dymie posiedzieć w ogóle i się już nie muszę ruszać, no bo jem brokuły, no tak jem brokuły, no to pff, chyba jasne jest to, nie? Ja, I tam gotowane piersi, tam czegoś, ja nie wiem, co tam Państwo lubią, jak jedzą mięso. Ale to, no więc na to, na to też trzeba, na to też trzeba uważać. Więc te nawyki tak się lubią w taką swoją koślawą stronę wyprowadzać i Właściwie Katie Milkman, jak mówi o wdrażaniu nawyków, to ona mówi, że dobrze nawyk, poza tymi wszystkimi malutkimi, czyli takimi do 30 sekund, przyklejonymi, czyli jak dotykam nogami podłogi, to się odwracam i ścielę łóżko. Jak sobie robię jakieś jedzenie, wszystko jedno jakie ono jest, to obrywam jeden listek i dokładam. Od tego ja nabieram takiego poczucia, że ja w ogóle coś mogę. To potem już dokładam dwa listki, a potem zrobię sobie inną kanapkę, a potem sobie kupuję co innego, a potem coś tam. Od czegoś muszę zacząć. To jest zdrowe podejście. Oczywiście możemy zacząć z wyższego C, ale jeżeli najczęściej próbujemy wdrożyć zmianę w życiu i nam nie wychodzi, znaczy, że trzeba ją obciąć o połowę. Nie znaczy, że ona była zła, ale w pierwszej kolejności na pewno trzeba spróbować, żeby ona była połowę prostsza. Czyli. Um, no, tak, jeżeli próbowaliśmy zrobić inne kanapki, to może próbujemy po prostu kupić inny serek albo coś tam innego, żeby doprowadzić do, do tak prostej wersji. Jak mieliśmy biegać, a nie możemy biegać, to przynajmniej buty wystawmy do progu. Tak? Czy tak mówić? Bo, bo my potrzebujemy wewnętrznego żeby nam coś przypomniało, że mamy to zrobić. I już. Potrzebujemy też pewnej elastyczności w budowaniu nawyków. Ona się bardzo wiąże z autowyrozumiałością. Wzmiankowana już Katie Miltman robiła takie doświadczenie, że mówiła ludziom tak. To jest tak zwane badanie z rezerwą. Eee, musicie iść 7 razy. Jednym powiedziała, że mają iść 5 razy w tygodniu na siłownię, a drugim powiedziała, że mają iść 7, ale dwa mogą sobie podarować. Wszystko jedno które. I okazuje się, że ci, co mogli sobie podarować, chodzili więcej. Czyli nasze poczucie takie posiadane i w efekcie wychodziłoby na to samo, Nie bo tam by było 5,5, i jakby sobie podarowali dwa, ale jednak nasze poczucie, że możemy sobie podarować, nie buduje tak silnej reaktancji, nie buduje takiego silnego tarcia, że jak ja muszę to jeść, a jak mogę, to jest zupełnie inne podejście. Kolejny element, jeśli chodzi o nawyki, też wiemy, że on działa, to, to żeby jednak zaczęliśmy rozmowę o tym, że styczeń jest dobry. Że nawyki się dobrze, lepiej się zaczynają na początkach. Początek tygodnia, początek dnia, początek roku, po urodzinach, początek miesiąca. To jest wszystko fikcja, nie? Albo ten w sumie kalendarz ktoś wymyślił, on by się zaczynać mógł kiedy indziej. Ale my jednak mentalnie czujemy, że początki pozytywnie korelują z efektywnością. Nie jest to jakiś super ekstra efekt, bo dla badań społecznych to są najczęściej kilkuprocentowe efekty, ale ziarnko do ziarnka to zbieramy. Kolejny element to taki, że warto się zastanawiać nad tym, jaką mógłbym zrobić dużą zmianę, żeby od razu dużo się zadziało. Czyli, na przykład, zapisać się na siłownię, albo zapisać się do trenera personalnego, albo kto mógłby mi w tym pomóc. Czasami przyjaciele są bardzo dobrzy w pomaganiu w tym. Albo zapisać się na jakiś kurs, na przykład, żebym ja się dowiedział więcej o jedzeniu, żeby nie próbował intuicyjnie się odchudzać, bo czasami organizm, jak, jak wiemy, on się broni przed. Zrzucaniem kalorii. On od pewnego momentu już nie chce, bo myśli, że my chcemy go zabić. W związku z tym się, i ma się różnych sposobów, więc my się, jak się do tym dowiemy wcześniej, to nas to trochę zaimpregnuje, jest nam łatwiej. Kolejny element, o którym Katie Milkman też mówi, to taki, żeby robić rzeczy miłe, a nie przymuszać się. Czyli znowu najlepsze ćwiczenia to te, które robisz, a niektóre są najlepsze w internecie, najlepsze ćwiczenia na brzuch. Nie, najlepsze ćwiczenia są te, które ja zrobię. Są zawsze lepsze od tych, które są w ogóle najlepsze, a ich nie zrobię. I najlepsza dieta w cudzysłowie, bo my mówimy o stylu żywienia, to ten, który ja stosuję. Ja nie muszę iść najzdrowszej rzeczy na świecie. Na przykład, nie wiem, czy kim, czy najlepsze, co roku jest coś najlepszego na świecie. Kim, czy najlepsze na świecie. Ale jak ja Kimczy nie lubię, ja lubię kapustę kiszoną albo lubię jakąś inną kiszonkę, to lepsze jest to, co zjem niż kimchi, który jest najlepszy, a nie mogę tego nawet ze słoika wyjąć. Nie? i Czyli coś, co lubię. I na siłowni też. Nie kettle, nie tam ławka, nic innego. Jak widzę, że jest zumba i serce mi zabiło szybciej, to powinienem chodzić na zumbę, bo po prostu dłużej wytrzymam. Więc e, trochę taka historia. I można mieć nagrodę zewnętrzną. Zagrodę, nagrodę zewnętrzną można mieć wtedy, kiedy ja wiem, e, m, że, że to ma jakiś głębszy sens, co robię. Samo zdrowie nie jest głębokim sensem. Zdrowie w ogóle jest lepszym sensem, jeżeli jest po coś. Na przykład, żeby dzieci bawić, albo żeby dłużej z żoną pokicać po plaży, albo żeby tam latać sobie po górach, albo jeździć na wycieczki trekkingowe, jakieś tam inne historie. To to jest sens. Samo zdrowie, samo w sobie jest jakoś takim, z się w głowie nie kojarzy. Bo będę zdrowy. Bo będę zdrowy, żadnego obrazu nam specjalnie nie buduje. Dlatego um, jeżeli już mamy i Katie on zrobiła taki numer z motywacją zewnętrzną, że dawała ludziom na siłowni w nagrodę filmy do oglądania chyba i piosenki do słuchania i okazało się, że to działało, ale nie działało u tych, którzy w ogóle nie chcieli chodzić na siłownię. Czyli działało u tych, którzy chcą chodzić na siłownię, widzą sens, ale nie mogą się zmobilizować. Tak? Czyli ten, motywacja wewnętrzna musi być, ją muszę zbudować, ale o tym już rozmawialiśmy wcześniej w kontekście tych pączków. Więc to my na pewno wiemy o, o kształtowaniu i budowaniu nawyków, i wiemy też, że za pierwszym razem nie zadziałają. Tam trzeci, piąty, siódmy raz to tam się dopiero zaczyna coś kleić, więc się nie ma co poddawać. Taka zmiana własnego systemu nawykowego to jest lekko licząc z 18 miesięcy. Więc dlatego tu się, tu się, my, ja się nie, nie odchudzam po to, żeby załóżmy odchudzam, bo to też jest takie. Staramy się unikać tego sformułowania, próbuję przejść na zdrowszy styl życia, taki bardziej racjonalny, czyli z wykorzystaniem wiedzy akademickiej, która jest, żebym ja się i czuł dobrze, i ja fajnie, i żeby moje życie wyglądało tak, jakbym chciał. Bo to jest jeden: jest taka badaczka, która podaje kilka przykładów, co w ogóle człowiek powinien zrobić, żeby, być, żeby pracować nad własnym ciałem. Po pierwsze, przypomnieć sobie, jakie jego, jaki ma system wartości w życiu. I czy na przykład, czy jeżeli zmieni swoje ciało, to ten system wartości da się realizować? Czyli na przykład, jeżeli ja chcę być matką dla mojego dziecka, czy dla moich dzieci, a musiałbym chodzić na siłownię pięć razy w tygodniu, a one mają po 5 miesięcy, to czy dalej ja będę dobrą matką dla tych dzieci? Tak? Czy, czy, czyli czy to mi pomoże? Druga sprawa jest taka, że zawsze jak widzę w swoim ciele coś, co mi się nie podoba, to powinienem automatycznie powiedzieć o czymś, co mi się podoba. Żeby sobie wyrobić taki nawyk, że nie wszystko jest do niczego, tylko są takie rzeczy, co mam fajne mi się bardzo podobają. Są takie rzeczy, co może można coś z nimi zrobić, a coś specjalnie nie. Trzecia sprawa jest taka, czy moje ciało, jeżeli się zmieni, będzie mogło spełniać te funkcje, które spełnia teraz. Czyli jeżeli ja chcę na przykład chodzić po górach, a zamierzam ważyć 39 kg, to, to czy dalej mój ukochany styl życia będzie realizowalny? Bo może okazać się, że nie za specjalnie, bo pierwsze przeziębienie nie zmiecie na dwa tygodnie. Kolejna sprawa jest taka, że wszyscy. Influencerzy, którzy mnie demotywują, powinni zniknąć z mojego wola. Czasami jest ktoś taki, kto ma super brzuch. Pamiętajcie Państwo, że po pierwsze te zdjęcia nie są prawdziwe, my tam cudzą wystawę porównujemy z własnym zapleczem, a po drugie, najczęściej takimi osobami zostają takie osoby, które w naturalny sposób po prostu tak wyglądają, czyli z własnej budowy ciała nie objedzie, chyba że je zakatuje prawie na śmierć. Ale jeżeli ktoś ma taką tendencję, że w ogóle jego mięśnie w taki sposób, po tak wygląda, to z radością zostanie influencerem, wmawiając, że każdy może. Nie mamy do końca kontroli nad tym, jak nasze ciało będzie finalnie wyglądało. To jest po prostu nie do zrobienia. W związku z tym, jeżeli ktoś nas bardziej denerwuje, a nie zachęca do pracy i nie powoduje, że my się to powinien zniknąć z naszego walla, i to jest kolejna sprawa i ostatnia dość trudna do zrobienia, którą też ta poleca ta pani doktor jest taka, żeby w ogóle wygląd nie stał się jakimś podstawowym naszym problemem w życiu, bo on nie jest aż tak istotny, że jak z kimś jesteśmy długo, to też nie do końca widzimy jak go wygląda, raczej łapiemy jego energię, jak on wygląda, raczej łapiemy jego energię i tak dalej. To jest trochę jak gra na puzonie. Nie wiem, Pani Paulino, czy Pani gra na puzonie. Ja na przykład nie gram, ale jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza. Nie? Ale to jest, to jest jakby z tej kategorii. Nie, że nie wyglądam idealnie, ale to nie jest jakoś takie super dla mnie ważne, żebym jakoś. Nie że wiem, czy to rzeczy. przypadek, czy robił Pan jakieś research, ale jestem puzonistką z wykształcenia. No, no to właśnie. To jest to jest dobra wiadomość. Czyli akurat Pani by umiała. A ja na przykład nie umiem grać na puzonie. Jak mówię, To jest dla mnie w kategorii takich czynności, że nie umiem i nie chce się nauczyć, bo są takie żołnierze. I tak samo tu, że nie, nie, nie mam na przykład załóżmy idealnego czegoś tam, co się tam wypatrzyłem przed lustrem jak się wykąpałem, ale to gdzieś w, w, obok puzonu u mnie leży, no. Nie są jakieś super ważne rzeczy w życiu. I można to zrobić jakąś pracą ze sobą, że są inne rzeczy istotniejsze, na przykład żeby być energetycznym, żeby być życzliwym. W, w sumie jedna z ważniejszych rzeczy w życiu. Jak człowiek nie wie jaki ma w życiu być, to jak będzie życzliwy to na pewno nie, nie chybi. Mm. Więc to są wszystko historie powiązane z, w, z wdrażaniem nawyków e, i, je, i je można sobie wrzucać, ten, ten styczeń wtedy nie wypada jakoś tak specjalnie źle, ale to znaczy, że jak ktoś po tych wzmiankowanych dwóch tygodniach odpadnie, to jak się powiedziało, A, to trzeba powiedzieć B. E, bo każd, większość decyzji w życiu jest, i prawie wszystkie są do poprawienia. I my po prostu szukamy, jak mówią Amerykanie, rzucamy o ścianę wszystkim i patrzymy, co się przyklei. Nie migdały, to może laskowe, nie laskowe, to może włoskie. Nie ma włoskich w moim sklepie, to może peski słonecznika, nie? Tam szukam czegoś, co. A jak nie, nie do sałatki, to może po prostu ja tak będę jadł na pałę, na łyżce po śniadaniu, no bo, bo nie lubię, to już tam jakoś się da z tym żyć. No i oczywiście do, do pewnego stopnia to życie się wtedy robi uporządkowane, ale ja wiem, co mam, do czego się stosuję, do czego nie, ale przez to mam też więcej czasu na robienie rzeczy takich dzikich, takich nieplanowych, takich, które spowodują, że moje życie, no bo one też, jak powiedzieliśmy wcześniej, warunkiem życia dobrze przeżytego jest sens, szczęście i. Jak opowiadają badani, badani pewne bogactwo psychologiczne. Czyli jeżeli ja przez większość czasu jem takie fajne różne rzeczy, co sobie wyszukałem i mi smakują, a ciągle wyszukuję nowe, to nie szkodzi, jak od czasu do czasu się nawsuwam tortów. Organizm i tak tego wszystkiego nie wchłonie. On tam nie ma tam wszystkiego, co czeka. Ten cały tort, żeby każdą kalorię umieścić na półce. Ten tort przeze mnie w większości przeleci. To nie jest taka zasada, że jak ja spojrzę... Oczywiście ludzie mają różne tendencje do przybierania wadze, ale tak się po prostu nie da żyć, że się je, tylko e, coś, co jest w 100% zdrowe. Bo jedzenie z, takie w 100% zdrowe jest po prostu mniej smaczne od tego niezdrowego, no bo my tym smacznym jakby oszukujemy. No. Tak kiedyś, żeby dać przykład, rzeczy słodkie kiedyś wszystkie miały witaminy. Teraz i nasz układ głodu jest przekonany, że jak coś jest słodkie, to na pewno jest też zdrowe. A my już wiemy, że potrafimy obejść ten numer: że może być coś, co ma cukier i tam nic więcej nie ma. Mhm. W trakcie, jak pan mówił, to miałam masę refleksji, postaram się szybko powiedzieć to, co tam mi się w głowie koczuje. A propos tego tortu, że wszystko, wszystkiego nie wchłoniemy, to jest prawda i są już badania nad kałem, który wydalamy, jaką on ma ilość kalorii wydaloną, także jak najbardziej nie, nie wszystko, nie wszystko zostaje. Drugie, co sobie pomyślałam, to przypomniałam się, jak Pan mówił o poczuciu sprawczości, o tej negatywnej stronie. To ja kiedyś spotkałam taką publikację. Pan powiedział to na przykładzie kota, że jak pogłaskałam kota, to mogę kopnąć kota. W czasie, kiedy był boom na mm, rezygnujemy z plastikowych słomek, z plastikowych torebek i tak dalej, chyba jakiś tak. so socjolog przeprowadził ta taki eksperyment. Że osoby, które zrezygnowały z plastikowych słomek, ja nie chcę teraz Państwa wprowadzić w błąd, ale tam była taka ciekawa konkluzja, że więcej używali jednorazówek, bo tak jakby się im to wyrównywało, że skoro zrobili tak, coś eko, no. to podświadomie robili coś nie eko. To drugie, tak. co chciałam powiedzieć. A trzecie to a propos influencerów, których obserwujemy, że idealne ciała. Ja często też powtarzam, że patrząc na te piękne ciało, pomyśl sobie, że ta kobieta. Poświęciła tyle godzin w to ciało, ile ty dziennie poświęcasz na swoją pracę. Na przykład pracujesz w biurze i ty, tak, ty 8 tak. godzin, nie wiem, jesteś księgową i uzupełniałaś tak. tam pity waty i tak. wie co jeszcze, a ta osoba te 8 godzin najpewniej poświęciła na swój styl życia tak idealny i tak wypucowany, żeby mieć ten efekt na Instagramie. I to nie, nie sama bardzo często, to, bo to, za tymi osobami podąża pewien sztab ludzi, na który te osoby zarabiają i są to i styliści fryzur i, i trener. To jest ich praca realnie, ale też trzeba powiedzieć, że tak jak do pracy w NASA będziemy faworyzowali osoby, które są dobre z matematyki, tak do takiej pracy Osoby, które pracują własnym ciałem, będziemy faworyzowali osoby, które mają pewną łatwość w utrzymaniu takiej linii. To nie jest tak, że one wyglądały dowolnie i się doprowadziły do tego stanu, bo dlatego, że, gdyby, że one gdyby miały wyglądać, to by po prostu było niemożliwe, nawet przy tej pracy, którą wykonają. Po prostu ich organizm by się pochorował od takiego restrykcyjnego stylu życia. Organizm ma pewną swoją ustaloną, wymarzoną masę. Najczęściej ona jest różna dla różnych. Różnych osób. Szczęśliwie, jak dobieramy partnerów, to mamy różne. Jedni wolą grubych, drudzy wolą chudych, trzeci wolą jakiś. Właściwie to nas nie otyłość tak bardzo męczy, a jak brak ruchu. W związku z tym, jak ktoś jest trochę bardziej przy kości, to w ogóle nie ma jakiegoś matrymonialnego wielkiego problemu. Ale też wiadomo, że to nie jest niemożliwe, żeby organizm jakby przepchnąć poniżej tego, co on myśli, że jest dla niego dobre. Załóżmy, że ja. Hmm. chciałbym ważyć, ja bym chciał ważyć, żeby nikogo nie obrazić. 70 kilo. To już daleko pociągnąłem, ale czary z mleka teraz uprzedzamy. Każdy, kto próbował zrzucić masę wie, że organizm zjeżdża do pewnego poziomu i potem jak w ścianę Wszystkimi sposobami się broni. Zresztą, wzmiankowane przez panią różnego rodzaju są badania kału, pokazują, że organizm od tego momentu zaczyna łapać każdą kalorię, która wpadnie, łącznie z muchami wciągniętymi przez nos. Po prostu wszystko próbuje przetrawić, żeby nic się nie zmarnowało. Załóżmy, że byłaby to moja masa 74 kg. Ja poniżej 74 nie mogę zjeść, zjechać, póki się nie odwodnie albo nie zagłodzę. I teraz są osoby rzecz jasna, które z takiego restrykcyjnego walki z własnym ciałem, one poświęcają życie i zjeżdżają poniżej tych 73, 72, 70. Pytanie, ile ja się mam lat tyrać, żeby mój organizm zapomniał, że tak naprawdę chciał ważyć 74 lata? I tu może Państwa zmartwić, nie mamy takich informacji. Wiemy, profesor Tracy Mann robiła takie badania podłużne, wiemy, że po dwóch latach dalej pamięta. Jak tylko zaczniemy jeść trochę inaczej, to momentalnie nas wróci do 74 kg. I tam zostanie. To, ale to nie będzie, załóżmy, 89 nie? czy 95. Ale nie można swojego organizmu przegiąć w jakąś stronę tylko dlatego, że jak gdzieś sobie wymyśliłem, ile ja będę ważył. Ja mogę sobie wymyślić i sprawdzić, czy on tam dojdzie ale przepychanie go będzie, się, będzie do, do mnie doprowadzić do ruiny po prostu finalnie. I niestety no, czasami jest tak, że jak nie możemy zmienić sytuacji, to, to pozostaje nam tylko zmienianie swojego myślenia o tej sytuacji. I w, I w tym przypadku na pewno, my też dlatego pracujemy często z psychodietetykami. Tak? Zresztą jest inaczej, czyli to nas trochę sprowadza do tego kształtu ciała, który nam bardziej opowiadał, odpowiadał, ale pracujemy też z... Tej, z tą psychologiczną częścią swoją, żeby nam to tak bardzo nie przeszkadzało, że tak wygląda. Albo żebyśmy właściwie to byli zadowoleni, bo nie wiem, w sumie mogłoby być gorzej. Albo że się orientujemy, że nasz mózg nas trochę wozi, bo, bo właściwie to my dobrze wyglądamy, tylko nam ktoś kiedyś wmówił, jak my byliśmy mali, że, że źle wyglądamy i mu uwierzyliśmy niepotrzebnie. Nie? Albo że to nie chodzi o to, jak wyglądamy, tylko czy się ruszamy, czy nie, bo to też. Znowu jakaś tam inna historia, więc to dokładnie tak jest, a to o czym Pani powiedziała o tych maseczkach, słomkach i tak dalej, czyli tej zasadzie, że jak coś, to, to powoduje też między innymi, że jak ludzie często zaczynają się niewprawnie żywić zdrowo, to przybierają na wadze. Jednym z, jednym jest to, jednym z powodów jest to, że jak sobie dokładam więcej broków, to sobie dokładam więcej batonów, to to już nie są policzone zestawy, nie? No bo nie po to jem te brokuły, żeby już nie było niczego przyjemnego. I to się zaczyna dalej balansować, nie? W, tą, do, w tę dobrą stronę moja lista rośnie, ale impuls przed całą kasą powoduje, że no chyba nie po to tyle nie wiem, żeby się od czasu do czasu nie przypalić. No i organizm, który się czuje głodzony, z batona weźmie wszystko wtedy, no co, co się da tylko, bo będzie szukał każdego sposobu. Dlatego my też wiemy, to jest truizm, że głodzenie się nie jest dobrym patentem. Organizm powinien mieć poczucie, że jedzenie po prostu jest, że nie musi panikować, że... Oczywiście tam są okna żywieniowe i inne pomysły, które się stosują, one są w sumie, wygląda według stanów współczesnej wiedzy, że są zasadne, ale bez żadnych jakichś takich historii, że tam się człowiek truje, że ma potem szampan z tyłka przez tydzień i myśli, że to coś da, ale po tygodniu właściwie... Wszystko wraca do, do tego samego albo gorszego efektu, bo ma taki spanikowany organizm, że w środowisku, w którym przy, przebywamy, są takie okresy, że w ogóle nie ma jedzenia. W związku z tym się najedzmy na następny raz, jak, jak, jak to się stanie. Nie? Tak, tak. Tak I to przynajmniej rozumiemy, nie? bo to bo, bo dokładnie to nie wiemy, ale tak podejrzewamy, że to taka jest interpretacja. Często to porównuję. Mówię, że w naszej głowie mieszka taka prehistoryczna grażynka, że ona z tych czasów, kiedy mie mieszkałam pod kamieniem, nauczyła się tego, że jak jest jedzenie, to ja jem. Nie wiedzieć czemu w XXI wieku ten gadzi mózg mi się nie wyłączył i działa do teraz, kiedy jest ogólna dostępność jedzenia, ale żeby mieć Oczywiście. to zawsze na uwadze, że gdzieś tam jest jakiś komputer, który, no, który nie może dostać takiego sygnału, że jesteśmy na wielkim głodzie i ten defi deficyt, nieważne, czy oknem żywieniowym, czy liczeniem kalorii, czy jadłospisem od, od dietetyka, ten deficyt nie powinien przekraczać 20%. Tak, Konrad Lorenz powiedział, że układ głodu ewoluował w czasach niedoboru. Czyli on w ogóle nie jest w stanie sobie wyobrazić, że jedzenia wystarczy, ponieważ nigdy nie wystarczało jedzenia w życiu w tamtych czasach, co on ewoluował. Więc to jest w ogóle poza jego wszechświatem. I w zasadzie on powiedział, że ci, co zostawiali na później, po prostu wyginęli. Bo jak ktoś się zostawił, na przykład znalazł drzewo ze śliwkami zjadł pół i zostawił na później, to przyszła ciotka z babką i je zeżarły, po prostu ją umarł z głodu, a one się nie zastanawiały, czy się najadły, czy nie, tylko po prostu pchały, ile wlezie. Drugą stroną medalu, tego, co Pani bo to była pierwsza, co Pani powiedziała, jest fakt, że jeżeli człowiek zaczyna pracować z uważnością i z jedzeniem, ze, swoim, ze swoją relacją do jedzenia, zadając sobie pytania, kiedy jem, albo kogo w sobie karmię, czyli jakie emocje się we mnie pojawiają. Kiedy ja zaczynam szukać jedzenia, czy to jest nuda, czy to jest smutek, czyli że czy ja karmię smutek w środku, czy to jest agresja i tak dalej, jak człowiek zaczyna z tym pracować, to się uczy też przy okazji żyć ze swoim głodem. Przestaje na niego panicznie reagować. Czyli czuję, że jest głodny, ale jest myśli tak, ale jadłem, to nie muszę, ale się napiję, ale se w szachy zagram. Bo to jest, bo, 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 bo okazuje się, że zaczynamy też po części musimy brać ten sygnał na rozum. Więc to nie jest tak, że my nagle przestaniemy być głodni. Będziemy, ale se posiedzimy, a se tu usiąść se posiedź. Se posiedzimy I ten głód tak siedzi, siedzi i tak mu się nudzi, tam dłubie w nosie, a potem se idzie. Nie? I się nagle okazuje, że my nie musimy na niego reagować, bo wiemy, że było zjedzone. Było zjedzone, tyle trzeba, wszystko jest tam w środku, naprawdę. A że nie mamy takiej bańki w żołądku rozepchniętej, to to, 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 to nie szkodzi, bo, bo, bo to jest błędny sygnał. Tak. Hmm. Te, te, więc, więc to życie z własnym głodem z nami zostaje, ale on z czasem przestaje przeszkadzać. On taki sobie, stajemy się nad nim zastanawiać. Jakby dostarczamy załóżmy na jakiś posiłek tyle, ile było zamierzone, i następnym razem patrzymy mniej więcej po zegarku, czy już pora, czy nie. A jak jesteśmy wcześniej głodni, no to tak, ale jeżeli to jest jakoś dotkliwe, to się zastanawiamy, czy jesteśmy chorze, jak nie, to po prostu to się tam jest. Nie? I tak sobie to, bez jakiegoś, och, jestem taki głodny, że nie mogę, nie? No to... To, to każdy może, to tyle to każdy wytrzyma. To są naprawdę gorsze rzeczy do wytrzymywania, nie, że ktoś kto się z głodem jest to tutaj też trochę trzeba. No dlatego mówiliśmy, mówimy o tym, że praca nad samą kontrolą w życiu się ogólnie przydaje. Bo ten głód przestaje być taki obezwładniający, że się nie mogę jak, przy, jak ból zęba, nie mogę się na czym skupić, bo mnie boi. Nie, to się można skupić. Ostatnie jest, on sobie z nami jeździ, patrzy na jedzenie, jak ktoś chodzi po mieście, to ma gorzej, bo jest wszędzie pełno jedzenia na mieście. Mało co jest zdrowe z tego, ale pachnie, bo w pachnieniu jest bardzo dobre to jedzenie, ale jeszcze tylko. Też. Te to jest wszystko do wypracowania. Nasze głębokie przekonanie, że ta wnikliwa praca nad sobą nas do tego doprowadzi, jest, jest zasadne. Taka cierpliwa. Wspomniałam wcześniej o tym, że będę chciała spytać się pana o relacje i teraz jest ten moment, ponieważ większość osób, która podejmuje się tej zmiany, jak zmiana nawyków żywieniowych, zmiana stylu życia, to są osoby żyjące w związkach. Mhm. Nie wiem, czy większość, ale wydaje mi się, że raczej większość, chociaż to wymyśliłam sobie, nie sprawdzałam tego. <laughs> I od drugiej połówki oczekujemy 100% wsparcia od y, kobiety, od mężów swoich, żeby nie kupowali chipsów, żeby wspierali, a żeby najlepiej to, żeby oni się teraz stali taką fit couple, co razem będą chodzić na siłownię, tam będą razem te sałatki sobie posypywać nasionami czyja. Y, wiemy, że to nie działa. Ja też wiem z doświadczenia, że... Y, no to może też generować problemy w związku, nie? Bo my wchodzimy, przekraczamy swoje granice w ten sposób i wchodzimy w czyjąś autonomię dosłownie. Jak więc prosić o to wsparcie, żeby ono było wyważone i żebyśmy się nie pozabijali? No rzeczywiście, ma pani rację. To jest różnie. W zasadzie wsparcie lepiej mieć niż nie mieć. Ale to nie znaczy, że ta druga osoba, z którą jesteśmy, też musi się katować, w cudzysłowie. Choć pewnie dla nas to jest jej droga ku szczęściu. Dlatego, że ludzka reaktancja najczęściej działa i problemem ludzkiej reaktancji, czyli takiego sprzeciwu, jest to, że im my bardziej napieramy, tym bardziej dostajemy z powrotem. Więc naj... z opiniami jest trochę jak z dziećmi, że każdy woli swoje. Więc my raczej pracujemy nad tym, żeby to ta osoba do tego doszła. Jest taki nawet mem, pamiętam. Dobrze się w naszym związku wiodło, póki nie powiedziała, choć pouprawiamy razem jakiś sport. i yy, yy, no Więc każdy ma swoją drogę do przejścia. Oczywiście niektórym na przykład jest łatwiej, dlatego że ich ta druga połowa, czy lepsze trzy czwarte, jak to tam nazwiemy, nie jest z pasjonatem takiego podejścia do życia. I ja, mnie jest na przykład może być, czy, czy komuś tam łatwiej, bo on w kontraście. Ja widzę, że ktoś załóżmy się nie myje, to ja się właśnie bardziej myję. Ktoś w ogóle nie dba o jedzenie, to ja na jego tle właściwie bardziej ja się jeszcze staram, bo widzę jak, jak, jaką mnie to napawa taką jakąś na przykład niechęcią, może nawet pogardą, czego byśmy sobie w związku nie życzyli, ale jednak. Czasami mi się mówi, że dziewczyna czy chłopak mogą być bałaganiarzami, póki nie spotkają w życiu kogoś, kto jest większym bałaganiarzem od nich. Jak spotkają, to się od razu robią tak porządnie, że się w życiu by o to nie posądzali. Dlatego czasami to jest tak, że taka osoba my to w kontraście nam jest łatwiej, bo za każdym razem, jak chcemy zboczyć i wsadzić rękę do torby z chipsami, albo gdzieś, i widzimy naszego partnera, który ma tam połokieć, to nam się, na, na się od razu cofa, tak? bo mamy naoczny przykład, że to nie jest dobry pomysł. Ale. To nie jest optymalne rozwiązanie. W ogóle um, trzeba powiedzieć, że, 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 że myślenie o tym, że ja teraz mojego partnera zmienię, jest, um, to jest jazda w ścianę. To nie jest dobry pomysł, bo jak się na to zafiksujemy, to, to najwyżej może doprowadzić do katastrofy. Nie zasłużenie, bo ani ten partner czemuś winny, ani on zły. Ale my się tak na tym zakleszczymy, że koniec. Możemy coś tam podsuwać, możemy sugerować, możemy jakoś tam, ale raczej powinniśmy, raczej bardziej te, terapeutyczne jest pytanie, czy ja dalej będę z moim partnerem, jeśli on się nigdy nie zmieni. Czy ja te, te i, i, i najczęściej odpowiedź jest tak, że to, to jest, on to, to ma inne, nie, może seje, nie wiem, tam, co tam seje, landrynki seje, ale, ale ma różne inne fajne rzeczy. Tam tula jest życzliwy, wyrozumiały, czy wyrozumiała, czy coś tam dla dzieci dobry, czy coś. Tam. Więc, więc to, to jest bardziej pytanie, a nie jak on ma się zmienić, żeby, żeby, żeby tak był dobrze, bo to jest też cel poza zakresem kontroli. To, to, to mamy to z bańki, jakby zostawmy to z boku, że, że partner jest inny i to czasami też jest niegłupie, bo niektórym pomaga jak się okazuje właśnie. Ale mamy też informację, że jak powiedział Arystoteles, przyjaciel to jest taki drugi ja. Czyli jeżeli pierwszy ja sobie z czymś nie daję rady, to drugi ja może sobie zdać z czym rady. Jeżeli ja nie mam ochoty iść pobiegać, to ten drugi ja mnie wyciągnie. Jeżeli ja nie mam ochoty zjeść zdrowo, ten drugi ja mnie zamówi. Jeszcze dodajmy, że jeżeli mój, mój partner się sprzeciwia w sposób ukryty, to może się okazać, że to jest dla niego się gorzej skończy, niż zakładaliśmy. Bo na przykład jeżeli myjemy wodę ze szparagów i sypiemy do tego czyje i tam zapach. Z do tego skopru, więc tam jest wartość energetyczna, jest ujemna po tym. To mój partner będzie dojadał na mieście. On pójdzie, sobie dmuchnie dwa kepsy i przyjdzie do domu na obiad. W związku z tym on, on w sumie przybiedzie, żywi się gorzej niż gdybym ja mu tego nie wciskał. Nie? I ludzie sobie tak radzą, że jedzą wtedy dwa obiady. Eee, nie wiem, czy mnie. O, słychać, tak, było, bo chyba była jakaś tu przerwa. Jestem, e, bo ludzie wtedy jedzą dwa obiady na mieście i po prostu przychodzą do domu i mówią, że im rzeczywiście ta kaszka na wodzie wystarcza. Dlatego, m, dlatego takie na, napinanie się nie jest dobrym pomysłem. Ale e, właściwie to partner nie musi robić tego co my, ale może na przykład nas wspierać, może nas, nas pilnować. Kiedyś e, starożytni Grecy uważ, używali takiego sformułowania jak akrazja. A akracja to jest takie sformułowanie, że ja wiem, co mam zrobić, wiem jak się mam zachować, ale jak przychodzi co do czego to nie podejmuję takiej decyzji jakbym chciał. Jednym z flagowych przykładów jest nocna wyprawa po kiełbasę do lodówki. że jak my, my myślimy, że jak nas nikt nie będzie pilnował, to my będziemy lepszymi ludźmi. Niestety kontrola społeczna jest o wiele bardziej skuteczna niż byśmy chcieli i niż byśmy myśleli i niż byśmy chcieli, że jeżeli mój partner będzie pilnował i przynajmniej powie: "Widzę, że jesz, a mówiłeś, że nie będziesz", to to już wystarczy. Bo mnie jest trochę wstyd jednak. Oczywiście ja go wyzwę od przedostatnich i jego matkę też przy okazji, ale jednak będę wiedział, że ktoś to widzi. Dlatego takie wsparcie my się za, za umawiamy z partnerem o co będzie chodziło. Ja teraz będę się starał, coś tam, to mi zwraca uwagę, jak coś tam. A możemy oczywiście też nie negocjować z własnymi terrorystami, dać swojemu partnerowi naszą kartę do bankomatu i powiedzieć, że jak zjemy, to może iść chce zrobić zakupy za to, nie? To, to ludzie też tak robią. Niemniej jednak lepsze jest takie wsparcie, które będzie nam, będzie nam pomagało uwierzyć, że my mamy siły. Będzie, nam, będzie dla nas wsparciem wzmacniającym. No i to partner może albo z nami biegać, albo z nami chodzić, albo z nami jeść, ale nie musi. Może nam pomagać, może nas nie nieczęstować. Możemy poprosić, żeby nas nie częstował. Eee, może sobie jeść, ale nie musi nam podstawiać tego pod nos. Za każdym razem to tyle chyba może zrobić. To też trzeba ze smutkiem powiedzieć, że to jest zawsze, to jest też trudne przejście dla partnera, bo on też ma swoje nawyki żywieniowe. I on też się zaczyna zastanawiać, że jeżeli na przykład mój partner pracuje nad sobą, to a ja nie. To czy ja jestem gorszy? W takim razie. I część osób podświadomie zadając sobie takie pytanie, dochodzi do wniosku, że to on, ten mój partner jest gorszy, że nad tym pracuje. Bo się nie akceptuje albo nie ma już w życiu żadnych przyjemności, albo nie taką cię poznawałem, albo coś takiego, nie? I no, bo on musi jakoś ze swoim wizerunkiem sobie poradzić. Więc ja się zastanawiam, czy jeżeli jedna osoba pracuje, coś, coś robi, a druga nie robi, to która z nich jest mądrzejsza? No ja, i, i mój system, taki mój termostat odtrzymania mojego poczucia własnej wartości jest o wiele chętniejszy, żeby powiedzieć, że to ja robię w porządku. A ta druga osoba gdzieś się poważnie rąbnęła. Weź, ty się zajmij poważnymi rzeczami, bo tam przecież wiesz, że. Co ci tam wszyscy, ty zawsze dobrze wyglądałaś, albo super wyglądałeś, albo coś, nie? Tak, bo, bo to jest tak naprawdę jego praca nad sobą. A, a, chociaż ja mogę odbierać, że on ma do mnie pretensje, ale on w, w dużej mierze sobie próbuje poukładać, czy, czy fakt, że on nic nie robi, świadczy o tym, że on jest zły. Więc my czasami też możemy porozmawiać, że nie, nie każdy musi. Naprawdę, nie ma jakiegoś takiego. To... Nie, to nie. A ja tylko tam o pomoc proszę, a nie żebyś ty coś zrobił. To nie jest pomoc z pretensją, tylko taka normalna. Taka, że tam coś jesteśmy, coś robimy. No i tak jak my zmieniamy swoje nawyki, tak on będzie musiał zmienić swoje nawyki. Jak był życzliwy i podsował nam torbę z ciachami, to teraz ten nawyk będzie musiał zostać zniwelowany. Tam jest dużo do zrobienia. Też za pierwszym razem nie wyjdzie. Nie? Ale jednak my też mamy kulturowo takie dość duże jedzenia, jedzeniem, uchodźcy za coś pozytywnego. Jak ktoś ma babcię, no to wiadomo, że najlepszy prezent od babci to ciastko, lizaczek, cukierek i tak dalej. Już często w kulturach żywieniowych takich na świecie bardziej wyedukowanych staramy się od tego odchodzić, żeby prezenty od babci nie kojarzyły się ze słodyczami, dlatego że jest tego zbyt wiele. I, i to taki, a wiadomo, że dzieci mają bardzo silną tendencję do powracania do nawyków żywieniowych z dzieciństwa. Zresztą dorośli też. My często wracamy do bigosu czy do a, jakichś innych potraw, nie dlatego, że one no, są smaczne, bo wiadomo, tylko że mamy do nich sentyment. W, we wszystkich kulturach świata tak jest. Wiele, wiele tradycyjnych potraw to w ogóle nie są smaczne potrawy, ale ponieważ one nam się kojarzą z czymś, na przykład grzyby, to my na, potem do nich wracamy, bo one, bo one tak nam się kojarzą, to by tam święta i że coś, że mama zawsze. No, no. no i trochę w powrót do nawyków żywieniowych z tym się też wiąże, że, że, że dzieciom jest łatwiej jeść jakieś rzeczy takie poprawne, jeżeli jak były małe, to jadły poprawne. No i. I nasz partner też będzie musiał przez to przejść. Nie? Że on sobie ja coś, co mu się kojarzy z miłością, a teraz musi jeść coś, co mu się kojarzyło z karą. Bo my najczęściej też tak mówimy, nie? Zjesz marchewkę, to dostaniesz Lizaka. Nie? Od razu widać, co jest ważniejsze w życiu. Okazuje się, że Lizak jest nagrodą za marchewkę. Dokładnie. Czy w takim razie. Oczywiście. No, marchewka była obowiązkiem. Marchewka jest takim narzędziem opresji. No, no, no. Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Nie ukrywam, że mogłabym jeszcze zadawać pytania, ale też, <grymne> <dziękuję bardzo. grymne> też nie, nie chcę i pana przytrzymywać, i też wiem, że taki godzinny podcast to jest tak idealnie, właśnie na spacer, jakieś może 3-4 <grymne> kilometry ktoś spokojnym tempem sobie zrobi i będzie wdrażać nowy nawyk. Na koniec jeszcze takie pytanie ode mnie. Czy pan się kiedyś odchudzał? Jakie jest pana doświadczenie ze zmianą nawyków? Czy. Czy chciałby się Pan podzielić ze słuchaczami czymś osobistym? Ja właściwie nie uważam, żeby moje osobiste doświadczenia były statystycznie istotne i dlatego nie dzielę się nimi, bo mnie mogło to odchudzanie przychodzić z łatwością albo z trudem, albo mogłem się. I to nie ma znaczenia. Rozumiem z jednakowo z drugiej strony, że to jakoś kogoś interesuje z pierwszej ręki. Właściwie można powiedzieć, że moja relacja z jedzeniem jest bardzo relacją uważną. Patrzę, co jest na talerzu, i zastanawiam się, za każdym razem, jak coś jem, czy ja już to jadłem na przykład w tym tygodniu, ile, ile było mięsa ze względu na różnego rodzaju historie cholesterolowe, także. I wydaje się, że wpisuje się w statystykę tych badań, że osobom sumiennym jest łatwiej. Jak zmieniam jakiś nawyk, to się tego trzymam mniej więcej. Jak mi nie wychodzi, na przykład. Kiedyś byłem bardzo konsumentem takim obfitym napojów słodzonych, wysoce i myślałem, że to jest w ogóle, to w ogóle niemożliwe, żeby tego nie pić. W ogóle noż tego to mi kurna nie zabierzecie. I zabrali jakoś się okazuje, że w okazuje się, że cukier ma taką własność, która na przykład dla mnie osobiście była bardzo pomokła, że ona bardzo silnie pompuje Zresztą tak jak kofeina. W zasadzie to się powinno funkcjonować tak, żeby kawa nie była potrzebna. Tak, tak jak mówią badania, że ona tak odpala, a potem się wpada w dół. I po cukrze jest samo. I to było jednym z, na przykład dla mnie, bo ja takie groszki zbierałem zgodnie z tymi zasadami. Jednym z takich groszków, który był dla mnie kluczowy, dlatego że ja, że ja potrzebuję stabilnego kontaktu ze sobą, w jakiej ja jestem kondycji. W danym momencie, czy ja jeszcze się mogę skupić, czy powinienem sobie odpocząć? Czy jest moment na przerwę? Czy się nie wyspałem, to powinienem się wyspać, nie? a nie zwłaszcza jak jestem niewyspany, to, to wiedzą Państwo, tak, że człowiek jest niewyspany, to bardzo cukru pożąda. Um, Wtedy, bo, bo, bo on jest w sumie niezły, ale, ale w zasadzie on nie powinien być potrzebny w takiej swojej szybkiej wersji. W zasadzie to się tak mówi, nie wiem na ile się pani z tym zgadza, że, że jedyna dieta, która długoterminowo w ogóle może być stosowana tak jakoś na, w życiu, tak jak, że nie ma tam szybkiego cukru, tak zwanego. Czyli ktoś sam wolny cukier je, to, to tej diety się można trzymać. Nie ma niczego takiego, co tak strzela od razu. I. I wtedy człowiek ma takie taki, taki momenty, że, że właściwie sobie tak płynie przez cały dzień, Wiesz, kiedyś jest w dobrej kondycji, wie, kiedy zaczyna już być trochę zmęczony, potem coraz bardziej, kiedy już pora tak usiąść się, pomiziać, z kim się tam ma, z pieskim, kotkiem partnerem, i że już jest taka, taki moment na lądowanie. A zarówno kofeina, jak i cukier one zaburzają taki, taki kontakt. No i jak się zbiera takie różne groszki, to tak potem wychodzi, więc. Yy... To sumienność zdecydowanie pomaga i takim osobom jest łatwiej, ale, ale, ale pracuję z różnymi osobami. Wiem, że jak ktoś jest na przykład osobą mniej sumienną, no to czeka go praca nad własną sumiennością i musi tutaj się imać różnego rodzaju, z, z, właśnie zaczynać na przykład od takich malutkich rzeczy, żeby w ogóle sobie u, uwierzyć w siebie. Bo to na przykład często takie problemy z regulacją emocji są, nie chcę, żeby się Freud w grobie przewracał, ale mamy na to badania akademickie, są problemami regulacyjnymi z dzieciństwa, między innymi rodziców, którzy są nadopiekuńczy. Jeżeli rodzic się wtrąca we wszystko, to dziecko rośnie z takim deficytem samoregulacji, że ja nie muszę na siebie uważać i nie muszę się zastanawiać, w jakim jestem stanie, bo ktoś mi zawsze to powie, albo ktoś mi powie, czy jestem właściwie głodny teraz, czy nie. Czy ja teraz powinienem jeść, czy nie, czy ja powinienem, czy jak ja mam zadanie wieloetapowe do zrobienia, to co ja mam zrobić po kolei? Ja nie muszę się nad tym zastanawiać, bo ktoś nade mną stoi, mówi teraz umyj, a teraz odstaw, a teraz przestaw, a teraz posprzątaj. Ja to robię, te pojedyncze rzeczy robię. Mamy takie badania nad samoregulacją, które pokazują generalnie, że lepiej w, w życiu rodzi dziecka, rodziców za mało niż za dużo i że do trzeciego roku życia to jeszcze jak cię mogę, ale potem też dzieci powinny coraz dłuższe takie łańcuchy <laughs> wykonywać zadania, same, żeby umiejętność regulowania swoich czynności mieć cały czas taki radar, co ja robię i jak się z tym mam, co ja robię, jak się z tym mam, co ja robię, jak się z tym mam. Tak. No. Więc to różni ludzie, różne drogi przechodzą, ale zawsze, tak jak powiedzieliśmy na początku, nie muszę się zmienić z 2 na 8, zmieniać z 2 na 4, to już w wynikach badań na pewno wyjdzie. To już. A od momentu, jak wiemy, że medycyna dobrze przedłuża starość, to my jednak wolelibyśmy, żebyśmy w, na, w, te, w tym późniejszym wieku, dbając o przyszłego ja, o tą starszą niż jest pani teraz Paulinę, starszego niż jest teraz Miłożat, z myślą o nich my robimy, żeby oni się na przykład sami mogli wykąpać no, dłużej, a nie żeby ich tam pokręciło. Czego państwu życzę, oczywiście. <laughs> Dziękuję bardzo, że też podzielił się pan swoim doświadczeniem. I dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że nie będzie to nasza pierwsza i ostatnia, i że w przyszłości jeszcze nasze drogi się gdzieś tam skrzyżują i będziemy mieli szansę Trzymamy coś kciuki. jeszcze nagrać. Trzymamy kciuki, dziękuję Państwu, dziękuję Pani Paulino za Pani pracę również istotną i pomocną w czasach, kiedy złego jedzenia, tak jak złej informacji jest zdecydowanie za dużo, zamiast poprawnej, mądrej informacji, poprawnego, mądrego jedzenia. I życzę Państwu, żebyście w nadchodzących czasach nie musieli oszczędzać na jedzeniu, bo jak zaczęliśmy od tego, to jest czasem pierwszy, pierwszy pomysł. Jak e, e, pokazują badania, jeżeli mamy jeść złe jedzenie, to lepiej nie dojadać. Ale jeżeli mamy jeść dobre, to nie trzeba nie dojadać. Dobrego jedzenia można jeść normalnie. Więc wszystkiego dobrego. Z tą myślą zostawiamy wszystkich słuchaczy. Ja dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.